Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Kogoś tu brakuje. A co to? List od dzieci już przyszły. Leno, Lauro, witam was. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. Wezmę tylko moje okulary. O, już lepiej. Leno, Lauro, przed zaśnięciem czytałem o was. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Jesteście z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniecie. To niesamowite. Podobno bardzo lubicie budować z klocków. Chciałbym was pochwalić za to, że pięknie rysujecie. Wiem też, że byliście na wspaniałych wakacjach. Leno, Lauro, a to chyba wasze zdjęcie z wakacji, ale cudownie. No, dobrze, już wystarczy. Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Zaraz. Nie mogę wyjść w piżamie. Elfy znowu będą śmiały się z mojego wielkiego brzucha. Ojejku, muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, gwiazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na bal karnawałowy. Czekaj, może wąsa podetnę. Nie, wąsa lepiej nie. 1000 lat mi ruszy. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja, jak flip bez flapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy. O co mnie ktoś prosi? No, ktoś zamówił sobie kucyka. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misia. Dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na wasze prezenty. Czy aby na pewno jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Nie martwcie się, zaraz spytam elfa obserwatora, który cały rok was obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Witam elfa obserwatora. Tak, dzwonię w sprawie... A, już wiem, o kogo chodzi. Tak, przekażę, oczywiście. Leno, Lauro, elf obserwator przekazał mi, że czasami bałaganicie w pokoju. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Myjcie zęby przed spaniem. Na pewno dacie sobie radę. Zaraz, a lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojejku, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteście na tej liście. Mam na to sposób. Pięknie. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu wasze zdjęcie. Ach, czekaj. A tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest. A, cudownie.
Znaczy to, że jesteście na liście grzecznych dzieci. No, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? I już wiem, o czym marzycie na święta. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. Leno? Lauro? Tylko co z waszymi prezentami? Trzeba koniecznie zawiadomić elfy, że jesteście na liście grzecznych dzieci, żeby zdążyły zapakować prezenty na sanie. Ach, wiem, co zrobię. Będę musiał wysłać ten list. No, leć, kochany. Leno, Lauro? Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z waszymi prezentami. O, a co tam moje małe elfiki? O, faktycznie, zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Drogie dzieci, poznajecie? Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno was kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochacie. Kochane elfy, słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent. Czy dostaliście ode mnie list? Tak? O, wyśmienicie. No to gdzie są te prezenty? Drogie dzieci, wasze prezenty są już na saniach. Świetnie, czyli możemy ruszać. Prezenty mam, renifery najeżdżone. Ojej, mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce. Cała naprzód, Rudolf! O, ale prędkość! O! Tylko gdzie wy mieszkacie? A, spytam elfa obserwatora. Halo? A, zasnął chyba. Od dziś nazwę go elfem śpiochem. A zobaczmy, gdzie mieszkacie. A to tutaj, prawda? O, wyśmienicie. Teraz na pewno do was trafię. No, w drogę. Wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.